Witajcie, z tej strony Sarcza, wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w Ghost of Tsushima. Powróciłem do Hiyoshi i tutaj zajmiemy się za chwilę kolejną mityczną opowieścią, tylko najpierw postanowiłem wyruszyć jeszcze za tym złotym ptakiem, który prowadzi mnie do jakiejś nowej miejscówki, której jeszcze do tej pory nie odkryliśmy. I chyba chodzi o to miejsce. Mój panie, musisz być zmęczony bitwą. Chodź, zanurz się w leczniczych wodach gorących źródeł. Odnowisz swoje siły przed kolejnymi wyzwaniami. Muszę być w jak najlepszej formie. Chodź za mną, mój panie. Ciekawe. Najpierw ona chce nas tutaj poprowadzić. Pewnie sami byśmy też trafili, no ale niech będzie. Kąpiele w gorących źródłach odnawiają twojego ducha. Jeśli będziesz zażywać ich regularnie, wody te zapewnią ci długie i udane życie. No tak się składa, że już mieliśmy okazję spróbować. Wejdź tędy. Woda jest ciepła i odprężająca. Dziękuję bardzo w takim razie za poinstruowanie mnie, chociaż mam wrażenie, że zostało to tutaj umieszczone dla graczy, którzy jeszcze do tej pory nie wypróbowali tej dodatkowej aktywności. Tymczasem mamy rozmyślać może o Junie. Uratowany z bitwy przez złodziejkę. Co mój wuj pomyślałby o Junie? Nie za wiele tutaj miał do powiedzenia na jej temat, Jin. Od razu wyglądasz lepiej. Z pewnością zatriumfujesz nad naszymi nieprzyjaciółmi. Mógłbym pokonać całą mongolską armię. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Gorące źródła znajdziesz na całej wyspie. Korzystaj z nich. Poświęć czas na leczenie i refleksję. Ten zwyczaj przygotuje twoje ciało do bitwy, mój panie. W każdym razie, tutaj czeka mityczna opowieść, klątwa Uchitsunego. Muzyk z Hiyoshi recytuje mit o łuku Uchitsunego. Powinienem posłuchać jego opowieści. No i właśnie w nagrodę dostaniemy długi łuk, a także wybuchową strzałę. Więc już od dłuższego czasu mnie korciło, żeby się za to zabrać. No i teraz najwyższa pora, żeby to zrobić. Chodź, panie. Historia Uchitsunego czeka. Z wielką chęcią posłucham. Dawno temu pałac cesarski nawiedzał skrzydlaty demon. Władca posłał po Uchitsunego, najsłynniejszego wtedy łucznika, który władał bronią pobłogosławioną przez Kami. Kiedy demon powrócił, Uchitsune był gotów. Dzięki swemu łukowi strzelał celniej i dalej niż ktokolwiek inny w całej Japonii. Wypuścił pojedynczą strzałę, która przebiła serce demona. Gdy ten padł, ostatnim tchnieniem zdążył przekląć Uchitsunego. Wkrótce Uchitsune zaczął widzieć go wszędzie. Jego legendarny łuk nigdy nie chybiał. Lecz każdemu trafieniu towarzyszył wyraźnie ludzki krzyk. Znaleziono go, podążając za śladem ciał. Wielu chciało go zgładzić, ale cesarz zlitował się nad Uchitsunem. Łucznika wygnano na Tsushimę, gdzie lata później zmarł. Samotny i zapomniany niemal przez wszystkich. Łuk pogromcy demonów pozostał po jego śmierci w ukryciu. Niektórzy mówią, że czeka na godnego mistrza. Inni, że wciąż ciąży na nim klątwa demona. No i wygląda na to, że Jinowi uda się ten łuk znaleźć. Przeklęty czy nie, to musi być potężny łuk. Uważaj, mój panie. Łuk wzbudza mrok w tych, którzy go szukają.
Będę pamiętać. Tylko gdzie mam zacząć poszukiwania? Aby uspokoić umysł, Uchitsune często spacerował wybrzeżem. Uwielbiał tamtejsze niebieskie hortensje. Może okażą się wskazówką. Na pewno będę chciał to sprawdzić. Poszukaj niebieskich kwiatów na wybrzeżu Hiyoshi. Okej, ale to spory obszar do sprawdzenia, jakby nie patrzeć. Będziemy musieli w takim razie się tam wybrać i zobaczymy, czy natkniemy się na jakieś wskazówki. No miejmy nadzieję, że tak. Całkiem niedaleko stąd, więc nie powinno być problemu. Tylko że właśnie obszar duży do zbadania. Aczkolwiek powinniśmy się sugerować tym, gdzie widzimy te niebieskie kwiaty, prawda? No tutaj na razie takowych nie widzę. I ten obszar się rozciąga, no też bardziej trochę na północ, trzeba powiedzieć. Ciekawe, no tutaj po tej stronie niczego nie widać. A, są kwiaty, dobra. Niebieskie hortensje, jak wspominał Grajek. Muszę być blisko. A no właśnie. Oho. Dziwne. Grobowiec jest otwarty. To chyba wejdziemy do środka. No proszę. Co my tu mamy? Wyspa otoczona niebieskimi kwiatami. Łuk Uchitsunego może tu być. Zdobyto obraz. Poszukaj wyspy w Hiyoshi. O! Ciekawe. Taka wyspa. To nie powinno być trudne, no bo wyspa powinna być też widoczna na mapie. A tutaj co mamy? Tu spoczywa Uchitsune. Wydaje się, że już powinniśmy stąd wyjść. I to tędy nawet. Bo rozumiem, że niczego więcej już tutaj nie zrobię. A gdybym zerknął na mapkę, no właśnie. To jest na obszarze jeszcze nie odwiedzonym przeze mnie. Szczerze mówiąc, aż by się prosiło, żeby skorzystać z szybkiej podróży. Dlatego, że tam mam niedaleko, trochę bardziej na północ jednak, odkryty jakiś punkt. Na razie tylko zobaczę tutaj. Ale mamy bez problemu wyjście. Wow. Zostaw ten przeklęty łuk! Przynosi tylko śmierć! Nosił maskę demona Tengu. A to był strzał ostrzegawczy. Muszę pozostać czujny. Ciekawe. Nie za bardzo chciał, żebyśmy to odnaleźli, prawda? No, z drugiej strony, korci, żeby tutaj się przejechać. Ej, przytrzymałem sobie kółko, a mimo to nie przeturlał się. Widocznie w złym momencie wcisnąłem przycisk. Siedzimy w tym razem. Żwawo, Sora! Ale spróbujmy rzeczywiście przejechać tędy, bo jeszcze tutaj nie zwiedzaliśmy. Możliwe, że trafimy jeszcze na coś ciekawego. Mamy jelenia. Co ciekawe, jak jest ekran ładowania i pojawiają się tam różne podpowiedzi, to było też napisane o tym, że tutaj na wyspie Tsushima uważało się jelenie za trochę takie święte stworzenia i polowanie na nich było prawdziwą plamą na honorze, więc oczywiście nie będziemy tego robić tutaj. Co to, to nie. O kurde. Już nie żyje. Jeszcze związana umarła. Z daleka można by było pomyśleć, że kogoś możemy uwolnić, ale nie tym razem. No, co innego jeśli chodzi o polowanie na drapieżników. A do takowych tutaj zalicza się też te dziki, bo one również nas atakują. No i dobra, zbierzemy wszystkie skóry. Tymczasem już na pewno zwróciliście uwagę, że tam jest chyba ta wyspa. Chociaż może to jest jeszcze... A nie, to jest kurde...
w ogóle tam, gdzie jest przetrzymywany wuj głównego bohatera. Czyli to, co jest wcześniej, to jest ta wysepka, na którą się wybieramy. Dobra, wszystko jasne. W ogóle całkiem sporo tutaj tych kwiatów. Tam dalej jacyś przeciwnicy również. Tak patrzę, czy nie mamy tam jakiegoś więźnia. Może by udało się, kurczę, zaatakować i uwolnić kogoś. I rzeczywiście, mamy więźnia chyba. W takim razie spróbuję. No, to wypadałoby zmienić szybko na postawę inną. Tylko, że kurde, z każdej strony teraz będą atakować. Teraz ty. No nie no, jak tak będą się rzucać na mnie we trójkę, to będzie trudniej. Od razu lepiej. Nie uciekniesz już tutaj. No ale będziemy mogli uratować kogoś i też się czegoś dowiedzieć dzięki temu. Szybko! Uwolnię cię. Jesteś wolny. Znajdź schronienie. Miałem je. Rozbiłem obóz nad rzeką, która dzieli Azamo od Cucu. Ale Mongołowie zaczęli tam ścinać wszystkie drzewa. Chyba na broń oblężniczą. Znajdę ich obóz i zadbam o to, by nie skończyli pracy. A właśnie, tutaj mi się też przypomina, że punkcik jakiś miałem jeszcze do wydania. Zobaczmy mapkę. Czyli tutaj się obóz zaktualizował. Akurat niedaleko kolejnej mitycznej opowieści, po której zdobędziemy zbroję z kolei. Jak najbardziej mile widziane są wiadomości na temat tych jakichś obozów, gdzie mamy przeciwników, bo no prędzej czy później będę chciał się solidnie zabrać za przejmowanie tych obozów. Tym bardziej, że to też nagrody za to są później sowite. No i przede wszystkim też przybliżymy się wówczas do tego, żeby odblokować sobie ostatnią postawę. Na razie jedziemy tutaj. Mam nadzieję, że tędy dam radę. Miałem wprawdzie właśnie początkowo skorzystać z szybkiej podróży, ale ostatecznie jak tutaj zobaczyłem nieodkryty jeszcze obszar, to czemu by się nie przejechać? Ale niestety nie mamy tutaj żadnych pytajników najwyraźniej. W każdym razie do samej wysepki już chyba niedaleko. Bo wydaje się, że to będzie jakoś... O właśnie, jakoś tam, proszę. Nawet widać z daleka te niebieskie kwiaty. Trudno tak naprawdę to przeoczyć. Teraz rzucę okiem jeszcze tutaj. Kurczę, może na razie jednak sobie załóżmy ubranie wędrowca, bo widzę, że ta mapka się w takim dość niewielkim stopniu mi tutaj odsłania, a jednak ubranie wędrowca na tę chwilę chyba daje mi 20% więcej odsłaniania tej mapy. Kolejny zabity. Ale rozumiem, że to nie jest chorągiew, którą możemy zbierać w ramach elementów kolekcjonerskich. No, wycofać się, nie chcę tutaj spaść, to na pewno. Tymczasem mamy taką bramę, a patrzcie, to tutaj jest chyba droga do kapliczki. Gorące źródła. Prawdopodobnie możemy mieć tutaj, kurczę, jakąś drogę rzeczywiście. Możliwe, że tutaj... Niebieskie kwiaty. No tutaj niby też to mamy. Dobra, nieważne, na razie lećmy tutaj. Ruszamy, Sora! Trzymamy się cały czas ścieżki tych niebieskich kwiatów. A patrzcie, jest kapliczka kojącego kamienia. No kurde, to powiem wam, że chyba jeszcze się tym również tutaj zajmę. Niejako przy okazji właściwie. O zadaniu oczywiście nie zapomnimy. Te bramy prowadzą do kapliczki kojącego kamienia, sanktuarium Oku Ninushiego, Kami Uzdrowienia.
Kami to inaczej Bóg, czyli Bóg uzdrowienia. Ale rzeczywiście, przejdźmy się, bo już dawno w sumie nie mieliśmy jakiejś wspinaczki. A tutaj chyba będzie właściwa droga. Zastanawiam się tylko, jak ja później ewentualnie wrócę. Zobaczymy. Przy okazji coś niecoś jeszcze tutaj zgarniemy. Przeczołgamy się. Dokładnie tak. Oby to się nie zawaliło nad nami. Byłoby fatalnie. Nie za każdym razem jest to tylko gdzieś tam wspinaczka na zewnątrz. Musimy czasem też gdzieś wejść do środka. Trochę nam to całą drogę urozmaica przy okazji. Okej, to ciekawie wygląda. Tymczasem, żeby tam się dostać, musimy tutaj poskakać. Dobra, i teraz na dół, tak? No, lepiej tutaj by było nie spaść, kurczę. A, o dziwo, będziemy musieli iść na dół właśnie. Ciekawe, tamtędy, później. Jeszcze zobaczymy. Tutaj niby mogę. A to kurde interesujące, że mamy z różnych stron. Patrzcie, no bo tutaj na przykład nie przejdziemy. Mamy za to jakieś zapasy. No i właśnie ewentualnie tam jeszcze coś. Teraz pytanie, która droga by mnie interesowała w tym momencie. Jezu, że też to się może zawalać nawet. I jak gdzieś wrócę, czy to jest inna miejscówka? Obawiam się, że to jest droga powrotna. No kurczę, jednak się okazało, że musiałem tam zejść na dół. To w takim razie mnie ciekawi, co by było, gdybym się wspinał wyżej. Pewnie tam jakiś ślepy zaułek prędzej czy później. No, ale tutaj jestem już u celu, tak naprawdę. Nie ma tu jakichś notatek? Być może? Chyba nie. No właśnie, bo kapliczka jest tam na końcu, jakby nie patrzeć. To mam nadzieję, kurczę, że tutaj się nic mi nie zarwie. A szczególnie ten most. Dobra, poradziliśmy sobie. Jesteśmy na końcu drogi. Talizman mamy i to taki złoty. Powoli odzyskujesz zdrowie, gdy nie bierzesz udziału w walce. No proszę. To chyba sobie to wezmę. Tutaj zwiększa obrażenia od strzał. Przyrost hartu ducha ewentualnie. Dobra, bierzemy zamiast talizmanu precyzji. I niech będzie to. Ciekawe, że będzie nas tutaj leczyć. No i powiem wam, że mocno mnie jeszcze korci, żeby jednak sprawdzić, czy na coś się nie natknę, jeśli tam, gdzie byłem wcześniej na tym rozwidleniu, jeśli się będę nagle wspinał. Więc sprawdzę to za momencik i później wracamy. No i oczywiście okazało się, że jak tam się wspinaliśmy, no to tylko można było na górze znaleźć jakieś kwiaty i drewno, ale nic poza tym, a właściwą drogę mieliśmy jednak na dole. W każdym razie podążam cały czas tutaj za tymi niebieskimi kwiatami i będziemy już zmierzać w stronę tej wysepki. Najwyraźniej tędy damy radę tam się dostać. Te kwiaty są najlepszą możliwą wskazówką tak naprawdę w tym przypadku.
No, tutaj nawet jest ich więcej. Aczkolwiek z tej strony chyba nie zjedziemy. Prędzej tutaj. Tylko ostrożnie, żeby nie spaść gdzieś. Proszę bardzo. Jeszcze tak zerknę. Bo tam zwróćcie uwagę, że mamy wejście do jakiejś jaskini, powiedzmy. I to będzie chyba tam. No zobaczymy. Mam nadzieję, że nie udam się aż za daleko. Wyspa jest pełna niebieskich kwiatów. Ale jak najbardziej, wydaje się, że to właśnie tutaj. Proszę, mamy to wejście z obrazu. Wszystko się zgadza. Ciekawe, czy mogę tędy przejechać konno? Może niekoniecznie. Nasz wierzchowiec by tutaj nie dał rady raczej. Ale my możemy zawsze przepłynąć. No to zobaczmy tutaj, jak wygląda sytuacja. Kolejny obraz, patrzcie. Góra otoczona niebieskimi kwiatami. Łuk Ucitsunego może tu być. Czyli nowa wskazówka przed nami w takim razie. Przeszukaj czy poszukaj góry w prefekturze Hiyoshi. No dobra. Znowu to samo? Szukaj dalej! A cóż, Hima upadnie! Dość! Mów jaśniej! To twoja ostatnia szansa! Zostaw ten łuk! Mam wrażenie, że Jin nie zamierza słuchać. Dalej będziemy szukać. No dobra. Czyli tym razem tutaj. Okej. To chyba najlepiej będzie, jeśli przeniesiemy się do obozu uchodźców i stamtąd będziemy kontynuować nasze poszukiwania. A przy okazji możemy też zawitać do Trapera. Tylko ten obóz jest tutaj. I nie tylko zresztą do Trapera. Jak mogę służyć, panie? Bo tutaj zwróćcie uwagę, że mamy zawsze możliwość tych elementów kosmetycznych odblokować trochę. To chciałem sprawdzić. Tutaj ubranie Ronina. Ewentualnie też do zmiany. No może właśnie do pancerza sobie jakiś barwnik odblokuje. Tutaj mamy takie dwa. Okej, może weźmy tym razem coś takiego. To się na pewno przyda. A zbroja samurajskiego klanu, też widzę, że coś nowego jest. Niezwyciężony wojownik, patrzcie. Proszę, pokonaj najeźdźców. Zawsze będzie to jakaś odmiana. No i tutaj ewentualnie jeszcze... Może jakaś opaska właśnie. Myślę, że tą sobie weźmiemy. Dobry wybór. Dziękuję. I od razu to zmieńmy. Czyli tak, tutaj strój. Ubranie wędrowca i mamy płomiennego poszukiwacza. A do tego jeszcze właśnie opaska. Proszę bardzo. Może być na razie to. Twoje sukcesy budują. Potrzebujesz nowego kołczanu lub sakwy? No a tutaj chciałem właśnie zainwestować być może w te bomby prochowe. 20 skór. Godne samuraja. I ewentualnie dzwonek wietrzny. 8. No dobra, niech będzie. Chociaż nie korzystałem z tego w ogóle, więc może jednak pozbierajmy na co innego. Tak naprawdę, co mi się bardziej by tutaj przydało, niech będzie. Na razie to tyle tutaj. I teraz tak. Pytanie, gdzie to może być? Tutaj mamy obszar jeszcze nieodkryty. I może to będzie właśnie tu w takim razie. Pójdź, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Patrzcie, oczywiście, że tak. I nawet tędy sobie zejdziemy. To musiał być, kurczę, obszar nieodkryty, bo nie kojarzę, żebym wcześniej właśnie chodził po takich terenach, gdzie mamy tyle tych niebieskich kwiatów. A tymczasem tutaj to będzie. Czyli tym razem powinienem na samą górę wejść. To
to jeszcze raz poprosimy wierzchowca. Jeszcze tak na spokojnie zaprezentuję wam nowy wygląd stroju i ruszamy. Niebieskie kwiaty to właściwa droga. No i tędy, jakbyśmy właśnie przejechali jakoś. Nie wiem, czy tam bardziej, czy tutaj. Tutaj nie ma wejścia. Wydawało mi się, że coś tu się świeciło, ale nie. Dobra, czyli chyba tędy. Łuk musi być tutaj. Oczywiście, czyli już tu mamy ten długi łuk, proszę. Poprosimy. Łuku Citsunego. Gdzie ja jestem? Łuk jest przeklęty. Do końca swych dni będziesz widział tylko śmierć. Pojedynek demonów, o proszę. Powiem wam, że wypadałoby od razu na starcie, kurczę, sobie podmienić strój jednak. Przynajmniej wypróbujemy ten nowy. Niezwyciężony wojownik, to było to właśnie. No i to samo powinno tutaj działać również na hełm, zdaje się. Tutaj. I mamy to faktycznie. No i walczymy. Pokaż, co potrafisz. Okej, niebiański cios. Nie boisz się demonicznej klątwy? Najpierw wypędzę Mongołów z ojczyzny. Potem pomyślę o klątwie. Nie dam się tak łatwo. Zobaczysz. Cię nawiedzi. Co ty nie powiesz? Pytanie tylko, na ile to była w ogóle realna walka, a na ile jakieś przewidzenia z widy. Klątwa Citsunego. No ale co? Wydaje się, że klątwę w ten czy inny sposób jakoś udało się przełamać. A przynajmniej mam taką nadzieję. No i mamy. Długi łuk, wysokie obrażenia i przybliżenie przy długim czasie naciągnięcia i braku możliwości celowania podczas kłócania. Okej, czyli mamy porównanie do krótkiego łuku. No spoko. Myślę, że ogólnie właśnie będę raczej ten długi rozwijał. Ulepszenia już są dostępne od razu. No dobra, to tak naprawdę zostawmy to na razie. Aha, i tutaj jeszcze ciężka strzała, amunicja do długiego łuku i wybuchowa strzała, też do długiego łuku właśnie. A tutaj płonąca do krótkiego. No właśnie, tutaj potwierdzenie jeszcze. I dostępne ulepszenia. Czyli co, możemy sobie podmieniać. I rzeczywiście jest większe przybliżenie, ale i dłuższy czas naciągnięcia. Prędzej czy później wypróbujemy na pewno. A tymczasem tutaj to by było chyba na tyle. Ja bym jeszcze może wrócił w jakieś miejsce, gdzie byśmy ten długi łuk sobie ulepszyli. Do takiego celu najlepiej spisuje się Złota Świątynia, gdzie mamy pełno takich osób, które mogą nam pomóc.
Dobry łuk jest dziełem sztuki, panie. No i bierzemy to. Będzie porównanie. Tak to wygląda. Twoje strzały będą jak śmiercionośne sokoły. I co ciekawe, dalej mogę chyba rozwijać. No, sporo mam tego. Dobra, to weźmy. Świetna precyzja i zasięg. Niestety nie masz potrzebnych materiałów. Przykro mi. Ale nawet maksymalne obrażenia i zasięg będzie z czasem. Stabilność i tak dalej. A niezła sprawa. Myślę, że warto będzie w to prędzej czy później zainwestować. Bardzo dziękuję. Na razie to było faktycznie tutaj na tyle. Nie mamy żadnego nowego daru, więc nie będziemy tego odbierać. Ewentualnie jeszcze chyba była opcja, żeby coś ulepszać u partnerki, aczkolwiek teraz jak już wydałem te materiały, no to już nie mam tego wystarczająco dużo. Więc na tym sobie zakończymy. Najważniejsze, że udało się dzisiaj kolejną mityczną opowieść ukończyć i dzięki temu, jakby nie patrzeć, dostaliśmy nową broń, która pewnie niejednokrotnie nam się przyda. Na razie to będzie wszystko z mojej strony. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.